Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Mój Dramatyczny. Przypomnę, że w ramach tego cyklu spotykamy się z wybitnymi artystkami i artystami, którzy tworzyli historię teatru dramatycznego. Dzisiaj mam przyjemność powitać panią Halinę Łabonarską. Miło mi, bardzo witam. Witam serdecznie. W przypadku pani Haliny Łabonarskiej ta formuła tworzyli historię jest prawdziwa, ale niepełna, ponieważ trzeba koniecznie dodać, że pani Halina Łabonarska tworzy również dzień dzisiejszy teatru dramatycznego. Jak państwo doskonale wiedzą, jest filarem zespołu aktorskiego naszej sceny. Pewnym dodatkowym pretekstem do naszego spotkania jest jubileusz 50-lecia, który pani obchodziła w ubiegłym sezonie i na ten wspaniały czas pani pracy w scenicznej złożyły się trzy różne rozdziały obecności w teatrze dramatycznym. Będziemy o tym oczywiście mówić, ale jeżeli pani pozwoli, to chciałem zacząć od początków, bo właśnie przy okazji jubileuszu wspominała pani, że szczególnym sentymentem darzy pani pracę w Teatrze imienia Bogusławskiego w Kaliszu, gdzie pani właśnie debiutowała. I ciekaw jestem, czy ten sentyment wiąże się z tym, że no, to był pierwszy teatr, czy też atmosfera tego teatru wtedy za dyrekcji Izabeli Cywińskiej była zupełnie wyjątkowa. Myślę, że te dwie sprawy wiązały się ze sobą bardzo mocno, a więc to, że to był mój pierwszy teatr i jednocześnie, że to była atmosfera tak wyjątkowa. Trudno mi zresztą powiedzieć, jakie wtedy były atmosfery w teatrach, bo to był mój pierwszy teatr, więc nie mogłam dokładnie wiedzieć, jak to wygląda. Ale później, z perspektywy paru lat, już wiedziałam, że to spotkanie w teatrze w Kaliszu było wyjątkowe i że i klimat, i atmosfera, i rodzaj ludzi, którzy z takim ogromnym oddaniem poświęcili się dla teatru, że to było coś wyjątkowego i byłam bardzo szczęśliwa. Później po latach wspominałam o tym właśnie na jubileuszu, podczas jubileuszu mojego, że to był czas taki szczególny, kiedy mogłam dotykać tej strefy metafizycznej, strefy absolutnie, gdzie odlatywanie w czasie realizacji było możliwe, odlatywanie od tej, odrywanie się od rzeczywistości, takiej bardzo materialnej, zwyczajnej. To był właśnie Kalisz, dlatego po 50 latach wracałam do tamtych czasów Izabeli Cywińskiej, będąc jej głęboko wdzięczna za to, że mnie wtedy zaangażowała i że mogłam przeżyć to wszystko. To bardzo potem po latach jednak owocowało. No to wydaje mi się, patrząc na rolę, na przedstawienia, w których pani występowała w Kaliszu, że to musiała być też dobra naprawdę szkoła takiej praktyki aktorskiej, bo też to był bardzo różnorodny repertuar. Pierwsza rola to jest chyba Wyzwolenie w reżyserii Macieja Prusa, ale zaraz potem jest Trędowata. Więc, Trędowata, tak. Trędowata troszeczkę później też w reżyserii Macieja Prusa, ale po Wyzwoleniu były Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej w reżyserii Izabeli Cywińskiej. Nagrodzone zresztą moja rola Barbary, była nagrodzona, bo to było zaskakujące, że taka młoda aktorka gra to życie od młodości aż do starości Barbary. I to było też bardzo takie oryginalne ujęcie tej postaci. Ale były bardzo różne rzeczy. Były również spektakle muzyczne, gdzie śpiewałam teksty Stachury z muzyką Satanowskiego, więc to też były wydarzenia właśnie kaliskie. Później przychodzi pani razem z Izabelą Cywińską do Teatru Nowego w Poznaniu i to też jest ważny rozdział pani pracy, bo
To są też głośne, ważne przedstawienia tego teatru, w których pani występuje. Już pierwsze było takie znaczące, czyli A jak królem, a jak katem będziesz, według prozy Tadeusza Nowaka w reżyserii młodego wówczas reżysera Janusza Nyczaka. I to było też przedstawienie, które w 1974 roku zostało zaproszone na warszawskie spotkania teatralne. To zresztą nie był jedyny spektakl Teatru Nowego w Poznaniu za dyrekcji Izabeli Cywińskiej z pani udziałem, który się tutaj pojawił, który był prezentowany, bo to były jeszcze Wijuny i Letnicy, jeśli dobrze pamiętam. Czy tutaj występy w Warszawie, to pierwsze pojawienie się pani, jak sądzę, na deskach Teatru Dramatycznego, bo który był gospodarzem spotkań. Myśli pani, że to była jakaś przepustka do pani tutaj przejścia do Warszawy? Nie, w ogóle wtedy nie myślałam o przejściu, znaczy, żeby to był teatr dramatyczny. Nie było tego w mojej jakby świadomości, nie pamiętam tego, żebym myślała już wtedy o przejściu do Warszawy i że ma to być dramatyczne, bo jak przeszłam, to był to teatr na Woli Tadeusza Łomnickiego, tak. Więc to był mój pierwszy ruch, przeniesienie się do Warszawy. Natomiast na pewno gdzieś to w podświadomości pozostawało, ta scena, duża scena, no teatr. To były emocje, tak? Tak, tutaj z występami na spotkaniach. Były emocje, myślę, że tak. Zresztą teatr nowy z Poznania występował w wielu miejscach. Myśmy jeździli bardzo, nie tylko po Polsce, ale i za granicą, więc to był taki bardzo intensywny czas i w innych teatrach w Warszawie też graliśmy. W Ateneum, Gigantów z Gór, Pirandella na przykład. Gdzie grałam też, z Piqué Tremendozę, więc to było bardzo takie, to były takie mocne uderzenia w Warszawę, ale jeszcze bez świadomości, że ona będzie też moim miejscem pracy. I stało się to niebawem. No właśnie, jak to się stało, że pani trafiła do teatru na Woli właśnie pod dyrekcją Tadeusza Łomnickiego? To był nowo wówczas utworzony teatr, tak, prawda? W 76 bodaj roku. To są początki tej sceny założonej przecież przez Tadeusza Łomnickiego, a on budował zespół tego teatru przede wszystkim z absolwentów Warszawskiej Szkoły Teatralnej, no, których znał, bo był rektorem szkoły. Jak to się stało, że pani trafiła? No to była sytuacja też rodzinna, bo po prostu przeniosłam się z powodów rodzinnych. Myślałam o tym, urodził się mój syn Wawrzyniec, obecny już reżyser Wawrzyniec Kostrzewski. Tak, znamy doskonale. I chyba to była taka główna myśl, żeby jednak wyruszyć tam, gdzie będę miała swoje, no, swoje gniazdo. Ale jak dokonał się wybór teatru na Woli? Po prostu zadzwoniłam do Tadeusza Łomnickiego. Zadzwoniłam, bo wiedziałam, że jest to wybitny artysta. Szukałam wtedy kogoś teatru, który właśnie jest nowy, który dopiero się tworzy. I pamiętając czasy kaliskie, pomyślałam sobie, że to może być przygoda. Trochę analogiczna historia, prawda? Tak, zupełnie analogiczna historia. I okazało się, że miałam rację. Tak, na ten początek to było znakomite, bo Tadeusz Łomnicki właśnie tworzył też taki zespół, który na Woli wysunięty daleko na zachód, często lekko lekceważony przez niektórych warszawskich snobów, czy też miłośników teatru. Taki klimat był, panował wtedy. Ja nie zważałam na sytuację i układy polityczne, ponieważ interesowała mnie współpraca z wybitnym artystą i to był początek tej Warszawy. No właśnie, pani miała okazję kilka razy zagrać w przedstawieniach razem z Tadeuszem Łomnickim, bo to było
to słynne przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna. Tak, śpiewałam songi, tak. Tak, Życie Galileusza też było, no i przede wszystkim Fantazy. I Fantazy, gdzie tak. No, musi nam pani opowiedzieć, jak to było grać z Łomickim. Przede wszystkim opierało się to w mojej sytuacji na takim bardzo mocnym obserwowaniu go, poznawaniu od strony takiej psychologicznej. No, to wszystko nieraz dzieje się tak niekoniecznie świadomie. Są sytuacje, no wracam do początku, kiedy byłam bardzo młodą jeszcze wtedy aktorką i nie miałam na swoich plecach jakichś dużych obciążeń związanych z wieloma artystami wybitnymi, z którymi bym pracowała. Pracowałam w zespole z ludźmi równymi, startującymi, zaczynającymi. A tutaj było już zderzenie z wielkością. Ja przyjęłam to w sposób absolutnie harmonijny i normalny. To pewnie jest moja cecha taka, że ja się nie bałam zderzyć z pewną potęgą duchową i intelektualną, żeby zobaczyć, w którym miejscu ja się znajduję. I to ta gonitwa za wielkością była czymś dla mnie czymś naturalnym. On po prostu wyrastał ponad wszystkich. Ale dla mnie to było tylko wspaniałe doświadczenie, jak traktowałam to jak pewien etap, żeby znaleźć się również nie w ogonie, ale żeby to światło mnie też spadające z niego łapało. Ja się tego nie bałam nigdy i myślę, że on to wyczuwał. I rozumieliśmy się, chociaż i nawet gdzieś kiedyś powiedziałam, że wyczułam, że on jest zazdrosny. On, myślę, w swojej grze bywał zazdrosny, że zawsze chciał być tą potęgą największą. No jest to słynne powiedzenie, że zazdrościł widzom, że go będą oglądać. Tak, ale ja osobiście zazdrościłam mu tej wielkości też. Ale jednocześnie niczego się nie bałam i to było cudowne, bo on to wiedział i dlatego myślę, że bardzo mnie szanował i odkrywał też we mnie pewne rzeczy. I pamiętam, że jak grałam Sędziów i Klątwę, gdzie grałam i Jewdochę i Młodą, i kiedy Młoda mówi taki wielki monolog, ten monolog, dyskusja z Panem Bogiem i ja uderzyłam w takie tony bólu, cierpienia, płaczu, a on siedział na widowni, krzyknął do mnie i to długo będziesz tak jeszcze płakać, przecież wiesz z kim rozmawiasz, mówisz do Boga, ty z nim podyskutuj, ty mu powiedz nie. To była taka uwaga nieprawdopodobna, że ja po chwili podjęłam ten temat. W ten sposób, w jaki on mi to zaproponował, nic nie analizując tekstu. Podszedł i powiedział, to jest to, ty pamiętaj, masz tak grać. I to były te pierwsze spotkania z nim i myślę, że bardzo zaowocowały później, bo ja w swoich propozycjach właśnie nie bałam się przekraczać pewnej granicy, w której nie ma szablonu, żeby wchodzić w rolę, odkrywając coś, czego nikt nie próbował odkryć. I to było fascynujące, ale to z niego brałam to, podglądając go, jak grał Bukarę w Hamlecie we wsi Głucha Dolna. Stałam w kulisach i patrzyłam na niego. Fascynowało mnie to. Ale myślę, że teraz po latach mogę powiedzieć, że to było wielkie szczęście. Spotykałam na swojej drodze i później w dramatycznym właśnie też. No. Wielkich artystów i stawałam z nimi w jednym rzędzie. Mówię to nie z powodu braku pokory czy z powodu pychy, tylko z powodu
takiego poczucia, że na scenie, jeśli się nie ma świadomości, że się tworzy coś, co będzie właśnie niosło jakąś siłę wykraczającą poza taką zwyczajność, to to jest właśnie to. Mhm. I to mnie na scenie interesowało. Dlatego byłam tak mocno z teatrem i jestem z teatrem w ogóle związana. Mhm. No, no właśnie, to przejdźmy teraz do pani historii, do tego pierwszego rozdziału pani obecności w Teatrze Dramatycznym, bo to też jest niezwykle ciekawe, że odchodzi pani od jednego boga aktorskiego do drugiego, czyli Gustawa Cholubka. Jakie były okoliczności tej zmiany teatrów? Te okoliczności były w pewnym sensie polityczne. No tak, bo to odbyło się zebranie, słynne zebranie zespołu Solidarności Kasprzaka z dyrekcją i zespołem Teatru na Woli. I po tym zebraniu, już nie będę wchodziła w szczegóły, po prostu postanowiłam, że odejdę, nie będę w tym konflikcie, nie chciałam być w tym konflikcie. Jako że byłam członkiem Solidarności, więc złożyłam wymówienie. Jednocześnie zadzwoniłam do sekretariatu Teatru Dramatycznego. Stare dzieje, ale tak było. Dyrektor Cholubek umówił się ze mną. Odbyło się spotkanie. To był rok 81. Tak, dokładnie. To było bardzo szybko, parę dni po tym spotkaniu, po tym zebraniu w Teatrze na Woli. I rozmowa była nie za długa, w czasie której ja nie mówiłam nic o przyczynach rozstania się z Tadeuszem Łomnickim. Natomiast dyrektor powiedział, mój nowy dyrektor powiedział, że mnie angażuje i żebym tylko nigdy nie mówiła mu, co chciałabym zagrać. To było jedyne zdanie takie, no, mówiące mi o tym, a ja powiedziałam, ale ja nigdy nie mówię, bo nie mogłam mu opowiadać tego, że ja nigdy nie mówiłam, co chciałabym grać, ponieważ kończyłam jedną rolę, dostawałam następną w Kaliszu, w Poznaniu. To był ciągły ruch takiej ekspresji dramatycznej wynikającej z ciągłych nowych propozycji, więc ja nigdy, nawet mi do głowy nie przyszło, że aktorka może iść do dyrektora i mu coś narzucać albo prosić. I chyba nigdy się to nie zdarzyło. No i to był początek. Ale zadzwoniła pani do dyrektora Cholubka. Do sekretariatu. Ale mogła pani zadzwonić do jakiegoś innego ważnego wówczas teatru w Warszawie. Wybrała pani jednak dramatyczny. Wybrałam dramatyczny z powodu osoby Gustawa Cholubka. Tak, to myślę, że... Chciała pani zawsze z najlepszymi. Tak. Chciałam ich poznawać, jako że taka szansa się zdarzała. I to mówię po prostu z takim... nie ma w tym niczego, co by wynikało z jakiejś mojej prywatnej znajomości, osób, zdarzeń. Nie. To była pewna być może odwaga, bo mogło mnie spotkać to, że nie, dziękuję bardzo, sekretariat by mi odpowiedział. Nie zastanawiałam się nad tym. Zawsze ryzykowałam w życiu i to był ten rodzaj ryzyka. I ono zawsze było, później też w życiu prywatnym też, ale o nim nie będziemy mówić. Natomiast w życiu zawodowym ten element ryzyka istniał zawsze i on powinien być, bo bez niego mogłabym zostać w jednym teatrze i nigdy nie wyjść. Zacząć i nie wyjść stamtąd i po 10 latach być zgorzkniałą osobą, która nie spotyka nikogo, żadnej indywidualności i nie może się już niczego nauczyć. Ale tak sobie wyobrażam, że odwaga przejścia do Teatru Dramatycznego wtedy w 81 roku, no jednak była rzeczywiście szczególna, no bo wychodziła pani z teatru
Tadeusza Łomnickiego, który się tworzył przez te pierwsze lata. Łomnicki był niebywale silną osobowością, ale przeszła pani do teatru, który był już ukształtowany mocno. Tak. Ten zespół tutaj był niebywale silny, miał swoje wielkie postaci, prawda, w różnych zresztą pokoleniach aktorskich. Jak została pani przyjęta przez zespół? Bardzo dobrze. Mhm. Uznali, że to jest chyba moje dobre miejsce, że będą ze mną grać i że ja będę grać z nimi, bo przecież tam było wiele osób też w moim wieku. Mhm. Jadzia Jankowska, Cieślak, Piotrek Franceski. No, to wielu było, no, naprawdę znakomitych aktorów, z którymi nigdy nie grałam. Nawet w kinie się nie spotkałam. Bo mam za sobą przecież już parę filmów Kina Moralnego Niepokoju, więc oni w większości znali mnie. Stąd nie było problemu, żeby się tam znaleźć. I natychmiast pojawiło się Pieszo Mrożka Jerzego Jarockiego. I to była pierwsza taka mocna propozycja. Baby. Postać baby. Tak. No właśnie, no i to jest spotkanie znowuż z wybitnym reżyserem, który miał swoją sławę twórcy niebywale wymagającego wobec aktorów. Tak, tak. Ale pani tego doświadczyła w pracy z nim? W pracy z nim doświadczyłam rzeczy niezwykłej, ponieważ on był bardzo ciekaw, co ja będę proponować, naprawdę. Nie krzyczał na mnie. Nie tresował, żeby 50 razy wykonywać jakąś sytuację, tylko był, mówi, żebym proponowała, to ja proponowałam, jako ta baba i taniec ze Zbyszkiem Zapasiewiczem i dialogi, i rozmowy. I to było dla mnie doświadczenie, a wiedziałam, jak potrafi być wymagający i surowy. Zarejestrowałam to jako niezwykle ciekawe zdarzenie, gdzie on dokładał to, co ja proponuję, do swojej propozycji. Mm-hmm. I to było dla mnie też, tak mówiono mi, że jakoś akceptuję cię w całości. Mm-hmm. Co zresztą Gustaw Holubek potem potwierdzał różnymi wypowiedziami, które były wtedy dla mnie bardzo ważne. Mm-hmm. Kiedy mówił, że jak na scenie jestem, to coś się takiego dzieje, że cała aktywność się uzewnętrznia i ona jest budująca. Za chwilkę przypomnę dokładnie ten cytat z Gustawa Holubka na temat pani aktorstwa, ale tak się złożyło rzeczywiście w pani pracy wtedy w Teatrze Dramatycznym. To były bodaj 4 spektakle i we wszystkich gra pani z Gustawem Holubkiem. Bo to jest i Pieszo, i Biedaczek z Welterta, czyli Świętoszek Moliera, reżyserii Marka Walczewskiego. Mord w katedrze, tak. I też Dwie głowy ptaka. Według tekstu Władysława Terleckiego w reżyserii Andrzeja Łapickiego. We wszystkich tych spektaklach gra Gustaw Holubek. Więc teraz chciałem zapytać, mając za sobą doświadczenie pracy z Tadeuszem Łomnickim, to na tym tle jak pani zapamiętała pracę z Gustawem Holubkiem? No bo w legendzie mówi się, że to byli ci dwaj bogowie na przeciwległych słońcach. Tak, i bardzo różni, to skrajnie różni. Mm-hmm. Jeden po prostu, którego rozsadzała emocja, Tadeusz Łomnicki, ja tak uważam, naładowany siłą, która eksplodowała po prostu czasami, i Gustaw Holubek, który używał swojego, nazwijmy to, wdzięku, czegoś, co było tylko jemu przypisane i on z tego korzystał i to było coś nowego.
ja musiałam się w tym odnaleźć, ponieważ przyzwyczaiłam się już do ekspresji Tadeusza Łomnickiego i nie bardzo wiedziałam, jak sobie poradzić z tym dystansem, jaki proponuje w swoich rolach Gustaw Holubek. Zawsze ten dystans się pojawiał. Jeśli były tam emocje, to one były gdzieś głęboko skrywane, nieujawniane. I ja tak to odbierałam. Nie mówię, że każdy mógł tak samo. Dla mnie to było coś nowego. A później, kiedy graliśmy w Teatrze Polskim, to tam rzeczywiście coś pękło w jednej ze sztuk, kiedy ja się rozpłakałam, bo nie byłam w stanie przebić się przez tę barierę, jaką Gustaw Holubek proponował. To było, wynikało po prostu z postaci, które były, ale tutaj akurat nic nie zdarzyło się takiego, co by mi przeszkadzało w moich propozycjach, w tym, co ja proponowałam. A nawet przyznam szczerze, że kiedy graliśmy właśnie Biedaczka Świętoszka Moliera i tam jeszcze był chyba gościnnie, grał Janusz Gajos też. I pamiętam, że kiedy wchodziliśmy na scenę i graliśmy to, to mieliśmy eksplozję śmiechu i braw, czego nie zawsze co nie zawsze towarzyszyło propozycji Gustawowi Holubkowi. I to było bardzo zabawne, bo on czasami się właśnie tak żartował i się wyluzowywał wtedy, kiedy mówił, no że jedziemy na brawach. No. Więc to było, ale to było rzeczywiście inny świat zupełnie. Ja w ten świat też weszłam i nie przeszkadzało mi to później ani w Dwóch głowach ptaka, ani w Pieszo na pewno nie, bo to było coś tak oryginalnego, ten mrożek, że to każda jakby konwencja była dopuszczona. Jak pani przywołała tutaj Świętoszka, a tam grała pani Dorynę, wspaniała postać, to tutaj Wojciech Natanson w recenzji W życiu Warszawy pisał: Dorynę powierzono Halinie Łabonarskiej, trochę na przekór jej artystycznej naturze. Mamy w pamięci jej rolę w Poznaniu i na Woli. Obecnie baletowymi ruchami przemawia na równi z dialogiem. Dostaje za to gorące oklaski. Czwarta replika terminu Biedaczek jej przypada w udziale jak jawna kpina. To rzeczywiście jakiś element ruchowy był wpisany w ten Rymy i wierszowane sekwencje wykonywałam jednocześnie ruszając się, robiąc piruety, przeskakując przez krzesła. Wszystko odbywało się w takim niesamowitym ruchu, który podkreślał jej frywolność, jej lekkość, jej żartobliwość natury. I jednocześnie lekką kpinę ze Świętoszka. I to było w tej propozycji, którą Marek Walczewski kupił bardzo mocno. I to było, bardzo lubiłam to grać, bo to wymagało pewnego wysiłku, ale jednocześnie była to bardzo niezła, to znaczy bardzo dobra zabawa. Tak, byłam zadowolona, że tę propozycję tej roli dostałam. To było coś innego. Tak. Różniło się to od moich poprzednich ról bardzo. No inne było też zdecydowanie przedstawienie Mordu w katedrze. No tak. Premiera w stanie wojennym w katedrze Świętego. Chyba luty 82 rok, tak. Dokładnie. I w katedrze Świętego Jana. W katedrze Świętego Jana. Co to była za emocja wtedy występować w tym spektaklu? To było, byliśmy mocno wszyscy przybici tą sytuacją polityczną, ale jednocześnie też próby, które się odbywały w katedrze i ten pogłos i to uczucie zagrożenia, które istniało naprawdę, ale też istniało w tym dramacie, w tym dramacie Eliota. Ta podwójność tego zagrożenia powodowała, że mieliśmy taką niezwykłą wewnętrzną koncentrację. Te śpiewy, muzyka,
Ja tam pamiętam, że śpiewałam taki fragment takiego, fragment muzyczny, który był niezwykle dramatyczny. Dotknęłam ich władców śmierci, chyba tak to brzmiało, takim wysokim sopranem. Niebywała siła musiała być, taka uderzająca siła, żeby opowiedzieć o tym, co tam na zewnątrz nam grozi. I to było dla nas wielkie przeżycie. Wiedzieliśmy, że zagramy tylko kilka razy i chyba 6 razy zagraliśmy i koniec. I nie pozwolono więcej. Tak. To była taka siła, biła od tej sceny. Od tej sceny, bo graliśmy na stopniach ołtarza. Tak. No i też tam wielka rola Gustawa Cholubka. Gustawa Cholubka i tam Zbigniew Zapasiewicz i Andrzej Łapicki był. No naprawdę to było kapitalne. Wiedzieliśmy, że to jest taki moment, w którym wyrażamy nasz protest, nasze przywiązanie do wolności, i bunt przeciwko niewoli jakiejkolwiek, jakakolwiek by ona nie była, w tym wypadku była bardzo wielka, no więc ta niewola. Ale pamiętam, że nie było lęku żadnego w nas. Było coś takiego pięknego w tym wszystkim, w tej propozycji. I cieszyłam się, że to jest możliwe, że przez chwilę mieliśmy tam w katedrze poczucie, że ciążą na nas losy przodków, różne zdarzenia, które powodują, że historia nabiera innego wymiaru, kiedy się w niej bezpośrednio uczestniczy. Tego mogłam wtedy dotknąć, będąc tylko aktorką w teatrze. Dyrekcja Gustawa Cholubka niedługo się zakończyła, bo ówczesne władze po prostu go wyrzuciły. To myślę, że dla wszystkich aktorów wtedy pracujących w zespole teatru dramatycznego, to musiał być naprawdę cios bardzo silny. Tak, to w bufecie siedzieliśmy, było zebranie. Pamiętam, że wtedy jakoś tak nie mogliśmy zrozumieć tego. Ja czułam się też w pewnym sensie zagrożona, bo to przecież krótki mój czas pobytu, a wszystko zostało nagle w jednej chwili zniszczone. Dorobek tego teatru. I nawet chyba ktoś powiedział, że Gustaw Cholubek wyszedł z teatru, szedł przez plac. Ktoś powiedział, on chyba płakał. Tak między nami to padło. Nie widziałam go, ale że płacze, ale tak to zostało sformułowane, że on płakał. No cóż, trzeba było to przyjąć jako zdarzenie, które pewnie spowodowało u wielu z nas rodzaj takiego wewnętrznego zacięcia się w pewnej postawie. Ja na pewno. Ale uratował wielu Kazimierz Dejmek, który całą grupę przyjął do swego teatru polskiego wtedy. I natychmiast dał rolę. Tak. Ja Wiolę Wieczorzy czy Króli, więc nie mogłam nawet marzyć o czymś innym. Tak. No tam później był cały szereg pani ról w różnych przedstawieniach w reżyserii Kazimierza Dymka i nie tylko. Chciałem wrócić do tego, co Gustaw Cholubek powiedział o pani aktorstwie. Wyróżnia się wśród koleżanek cechą poczucia tragizmu. Posiada ten dar, to ją odróżnia. Jej charakter grania jest niejednoznaczny. Sprawia wrażenie, że trzeba jej przypisywać cechy, które ukrywa. Jest daleka od racjonalnej analizy roli, znajduje w niej coś z mistyki. Posiada niezwykły wachlarz możliwości aktorskich. Jest poszukiwana w teatrach polskich tam,
gdzie trzeba wyrażać głębokie emocje. Tu różne rzeczy mnie zaciekawiły w tej opinii Gustawa Holubka, ale może na początek ten fragment znajduje, czy szuka, Gustaw Holubek tak twierdzi, że szuka pani w aktorstwie coś z mistyki. Czy to jest prawda? Tak. Mhm. Ale co to jest? To jest to wyjście poza świat realny. To jest to wyjście poza to, co jest nam widzialne, dotykalne. To, co widzę teraz, naszą rozmowę. Ale pod tym wszystkim toczy się drugi nurt, którego pan nie widzi, którego nie widać. To jest świat, właśnie nazywam go, on to nazwał światem mistycznym, ale dla mnie jest to świat ten duchowy, który płynie z góry. Ma to związek z moją wiarą, z moim przekonaniem, że oprócz tego, co materialne, istnieje również świat o wiele silniejszy, który może powodować, że właśnie ja, grając rolę, jednocześnie czerpię z czegoś, co spływa na mnie, a ja o to proszę. Ja o to proszę i dostaję coś, co wbudowuje w moje postaci. Ja to, można to nazwać mistyką, metafizyką, wielkością Boga, który daje swoje cząstki marnemu, słabemu aktorowi, żeby umocnił siebie, ale też i świat, który proponuje. Dla mnie nie jest to obojętne, dlatego moje wszystkie propozycje, jeśli gram, to one muszą zawierać to coś. To coś, co jest nieuchwytne, a może dotykać wielkości i dotykać czegoś, co jest w świecie sztuki. Żeby uchwycić lot ptaka, nie? To trzeba poczuć się być ptakiem. No. Więc ja na scenie próbuję czasami właśnie poczuć lot ptaka. Ale czy, bo spodziewam się, no, że każda propozycja daje szansę na odkrycie tej sfery, no, nazwijmy to właśnie mistycznie, nie każda propozycja teatralna. Czy w takim przypadku pani po prostu takich propozycji nie przyjmuje? Czy też podejmuje pani te propozycje i próbuje odnaleźć właśnie w nich to coś, co może na pierwszy rzut oka jest niewidoczne? Oczywiście, no, mówimy o tym jako o pewnych zdarzeniach. Jeżeli grałam babę w Pieszą Mrożka, to wiadomo, że przede wszystkim musiałam być babą, czyli musiałam być bardzo witalna, musiałam znaleźć w sobie coś, co byłoby adekwatne do tej postaci i co wykraczałoby poza moją formę, jaką noszę i która jest widoczna. Oczywiście tam nie musiało być wtedy tej mistyki. Nie każda postać taką szansę daje. Ale ja mówię ogólnie, że ogólnie staram się znaleźć coś, co spowoduje, że widz też zacznie siebie głębiej i widzieć i dostrzegać w sobie to, czego na co dzień może nie chce dostrzegać, albo nie umie dostrzegać, albo boi się odkryć siebie. Ja się po prostu nie boję odkrywać siebie, a jednocześnie przyznaję, że na przykład te 50 lat grania, tyle ról, tysiące stron tekstów i czasami sobie myślę, a kogo to obchodzi teraz, żeś przewaliła tyle tysięcy stron. To w pierwszym takim myśleniu może się pojawić coś takiego. Ale natychmiast pojawia się
właśnie ten drugi element, ten, który wiąże z tym nieuchwytnym, niewidzialnym, mistycznym. Nie mów tak, nie myśl tak, bo wielu skorzystało z tego i ty sama nauczyłaś się odkrywać, że świat jest o wiele bogatszy niż tylko to, co możemy zmieścić w szklance albo zbudować na ziemi. I to jest to piękno w sztuce, które otwiera mi takie pokłady, których nikt nie mógłby mi dać w normalnym życiu. Dlatego teatr jest takim pięknym. To ośmielę się zapytać i przywołać to słynne zdanie klasyczne Juliusza Osterwy, który powiedział, że Bóg stworzył teatr dla tych, którym Kościół nie wystarcza. Jak by pani zinterpretowała to zdanie dla siebie? Kościół jest dla mnie miejscem spełnienia. Kocham mój Kościół Święty, tak mówię, a jednocześnie teatr daje mi też, jest to też jak świątynia, tak jak kościół, tylko innego rodzaju, ale się oba uzupełniają. I ja nie rozdzielam tego, u mnie to jest jedność. Żeby w teatrze się wypełnić, ja muszę pójść do kościoła. Ja się muszę pomodlić, ja muszę poprosić o pomoc, o wsparcie. Mówię o tym nie dlatego, żeby teraz demonstrować tutaj moją postawę duchową, ale dla mnie jest to moje życie. Ja po prostu o tym mówię, bo to jest moje życie. I ono jest, to płynie, to jest i tylko się dopełnia z biegiem lat. I patrzę teraz na to, że nawet jeśli tyle lat gram i wróciłam teraz do dramatycznego, odnajdując te stare ścieżki tutaj, to myślę, że to jest piękne, że mogę znowu się wzbogacać i w innych propozycjach, które dyrektor Swobodzianek proponuje, dalej realizować siebie i to wszystko, co ja chcę zrealizować również dla siebie samej. Nie boję się mówić o tym, ponieważ to jest moja ścieżka, moja droga. Nawet jeśli to nikogo nie będzie obchodziło, to przecież ja nie mogę przestać być sobą i nie powinnam się tego bać. A proszę powiedzieć, to jest oczywiście temat na szerszą znacznie dyskusję, ale no niemniej ciekawi mnie bardzo, jakby pani odpowiedziała na takie pytanie. No bo nie ma co ukrywać oczywiście, że są ludzie, których dzisiejszy Kościół absolutnie zniechęca, odrzuca, nawet są gotowi odstąpić od wiary z powodu instytucji Kościoła. Oczywiście są tacy zagorzali przeciwnicy, których pewnie nic i nikt nie będzie w stanie przekonać, natomiast są katolicy, których boli dzisiaj Kościół i widzą zło, które również się w Kościele dzieje. Jakby pani im odpowiedziała, co oni mają robić, myśleć? Powiedziałabym im przypowieść o Jazze, Woku i o Belce. I niech swoją belę w oku zobaczą, usuną i wtedy będą mówić o drzazgach w oczach innych. Świat jest tak zbudowany z ludzi. No, ludzie są słabi. Kościół to są ludzie. Są słabi tu i słabi tam. Ja nie będę nigdy ludzi oskarżać, obojętnie jaka jest ich funkcja hierarchiczna. Ważne, że ja pracuję nad sobą i siebie buduję. Ja daję przykład.
ja chcę dawać przykład. Mhm. I jeśli z tego powodu ktoś się stanie lepszym, to pewnie po to mnie Pan Bóg stworzył, żebym dawała przykład dobry. Mhm. A ktoś inny kiedyś mnie kształtował, moja matka, bliscy, byli jakimś wzorem, ja z tego czerpałam, więc nie będę już tego tematu dalej ciągnąć, bo myślę, że tutaj zabrnęlibyśmy w gęstwinę, z której nie ma wyjścia dla niektórych. Dla mnie jest zawsze wyjście, bo wiara nie opiera się na tym, na ludzkich słabościach, tylko na widzeniu Boga tak, jak On chciał, żeby Go widzieć, że jest miłością, a więc należy obdarzać innych tym samym, nie zapominając o pracy nad samą sobą. I to jest proste. Proste. Wszystko jest bardzo proste. Chodzi o to, żeby sobie nie komplikować. No tak. Dobrze. A żeśmy zabrnęli. Ale wydaje mi się, że to było ważne, żeby pani też o tym powiedziała. Ale w takim razie wróćmy do teatru dramatycznego. Dosyć jest tajemniczy dla mnie pewien moment, ponieważ w pani curriculum vitae jest podane, że w sezonie 88-89 jest pani również aktorką teatru dramatycznego. Wtedy dyrektorem był Zbigniew Zapasiewicz. To był ten moment, kiedy właśnie Zbigniew Zapasiewicz objął dyrekcję. Wydawało się, że może to jest jakaś szansa na odrodzenie teatru dramatycznego po tej strasznej zapaści, która nastąpiła w stanie wojennym wraz z dymisją Gustawa Cholubka. Ale nie znalazłem żadnej pani roli wtedy. Nie, tak, dlatego że to był taki incydent właściwie i nie bardzo mi się chce o nim mówić. Natomiast powiem tylko tyle, że ponieważ byliśmy razem u Kazimierza Dejmka z Zbyszkiem Zapasiewiczem i on dostał tę dyrekcję i zaproponował mi dwie role. I że to będzie przygoda i jeżeli zaryzykujemy, to możliwe, że stworzy się coś znowu w dramatycznym. Dejmek chyba na to przystał. Mhm. I to było parę miesięcy. I kiedy już została objęta ta dyrekcja, okazało się, że te dwie realizacje nie będą realizowane. Mhm. Tylko jest jakaś inna sztuka i tam nie było dla mnie zadania. Mhm. I wtedy powiedziałam, w takim razie dziękuję i już dłużej nie będziemy się tutaj w teatrze dramatycznym spotykać. No, zresztą i wróciłam do Dejmka. Tak, Zapasiewicz też niedługo zakończył. Tak, i to było myślę, no, trudno mówić, teraz go nie ma, ale to było jakieś coś nieudanego. Mhm. Taka przygoda, która na mnie nie zaciążyła, natomiast było to doświadczenie pewne, że jeżeli się daje jakieś, coś się komuś słownie obiecuje, to się dotrzymuje. Mm-hmm. No tak, wraca pani do Teatru Polskiego jeszcze za dyrekcji Kazimierza Dejmka, tak. Później jest pani praca w Teatrze Ateneum. Znowuż powrót do Polskiego, aż wreszcie w 2013 roku. 13, tak. Wraca pani tutaj znowuż, dyrektorem jest Tadeusz Słobodzianek. No, ciekawi mnie znowuż, jakie były okoliczności tego powrotu, bo Tadeusz Słobodzianek, no, jeśli tak można powiedzieć, nie jest osobą najbardziej łatwą.
Nie, ale mnie, ja spotykałam już tak trudnych osobników, tak. Że na tym tle. Nie, tak, to zupełnie wręcz odebrałam go jako kogoś bardzo łagodnego. Łagodnego, życzliwego, serdecznego i ciekawego, jak ja sobie będę radziła. I to była propozycja, czy ja bym się nie zainteresowała przyjściem jednak tutaj. To w tym przypadku to nie pani zadzwoniła do teatru, tylko Tadeusz Sobudziadek, tak dopytał. Tak, i ja powiedziałam, a już w tym czasie Wawrzyniec Kostrzewski zaczynał, już współpracował. Pomyślałam sobie, no może to będzie szansa spotkania z reżyserem rodzinnym. Może to będzie z Wawrzyńcem szansa. Też myślałam o tym w sposób całkowicie naturalny, bo to nigdy nie myślałam, że jak będzie syn, to ja będę, będzie jakaś szczególna, wyróżniająca mnie z jakiegoś, z tego powodu sytuacja. I powiedziałam tak. I to było bardzo szybko powiedziane tak. Mhm. No. I Tadeusz Sobudziadek już wtedy w gabinecie spotkał się, rozmawialiśmy i zaproponował jeszcze Jokastę, żebym weszła w Jokastę w Królu Edypie. I to było dla mnie fantastyczne, bo nie grałam takiej antycznej roli i to było bardzo dla mnie ważne też. Mhm. A później już posypały się takie propozycje, które były znakomite. No tak, to przypomnijmy, że to by wszyscy moi synowie Millera, tak. W reżyserii właśnie Wawrzyńca, Kobiety bez znaczenia, Beneta, no właściwie taki podwójny monodram, tak. Jeśli tak można powiedzieć, pani i Małgorzaty Niemirskiej, spektakl zresztą jest cały czas zgrany i bardzo lubimy to grać i znakomite przyjęcie przez widzów jest. Towarzyszy temu. Doszła jeszcze Wizyta starszej pani, czyli tak. Klasyka współczesnego dramatu Harper Stevensa w reżyserii, tak. Natalii Ringler. Czy któraś z tych prac, z tych ról jest we wspomnieniu pani szczególnie jakoś bliska, ważna, coś odkryła dla pani w pani sztuce aktorskiej? Wszyscy moi synowie, to było ważne, bo to był powrót na scenę Teatru na Woli, a więc te wszystkie reminiscencje, to wszystko gdzieś wracało, a przy tym uważam, że to było takie bardzo piękne przedstawienie, gdzie mogliśmy w takiej przestrzeni właściwie otwartej korzystać z własnych doświadczeń, wymieniać emocje w taki bezpośredni sposób. Bardzo lubiłam to grać i z moimi kolegami młodszymi, z Adasiem Ferencym. Bardzo taki piękny powrót na tę scenę, którą bardzo sobie też ceniłam, Teatr na Woli. No potem Wizyta starszej pani, to już szczególny rodzaj ekspresji. Wymagało to dużego wysiłku ode mnie, ale sobie bardzo cenię to spotkanie z tą literaturą, taką pełną absurdu, dystansu, konkretu również, ale ten absurd tutaj zaistniał w taki inny, oryginalny sposób. No, Wizyta starszej pani ma też w teatrze dramatycznym swoją historię, bo tu była prapremiera, jeśli się nie mylę, z Wandą Łuczycką. Tak. Ta Klara Zachanasjan dla pani to jest kto? Co to za postać? Można ją jakoś obronić? Nie bardzo. Nie da się obronić i rzadko mi się tak zdarzały takie postaci, których nie da się obronić. Znaczy jest taka tam kumulacja pewnej cechy zła, wynikającej pewnie z jakiegoś bólu wczesnego, że nie przebaczyła nikomu do końca, a jednocześnie myślę, to jest jakby taka suma tego świata, który nas teraz dotyka. I ten świat jest pełen właśnie takiej wzajemnej nienawiści, okładania się rzeczami, które
albo bardzo bolą, albo mogą zabijać. I to jest świat, którego ja nie lubię. I no dlatego... właśnie, czy można zagrać taką postać, jak pani mówi, właściwie demoniczną, nie do obrony, samemu będąc przekonanym, że na przykład przebaczenie jest wartością? Tak, ale jeśli znamy i analizujemy zło jako takie, to tam nie ma szansy ani na miłość, ani na przebaczenie. Tam jest tylko nienawiść. I tam jest czyste zło. I ona jest właśnie, reprezentuje to czyste zło. Ja to znam. Ja wiem, dotykało mnie zło w życiu. Dlatego wiedziałam, że taka postać jest możliwa i jest prawdziwa i że nie należy szukać w niej takich pokładów, które gdzieś tam przez sekundę coś wyjdzie, coś innego, że powiemy, a jednak widzisz, a tam w niej jednak drzemie coś dobrego. Nie, czyste zło. Klara nie jest mistyczna. Klara nie jest mistyczna, nie. Ale czerpanie z pewnych odlotów duchowych można i tutaj jej włożyć też. Kiedy krzyczy, że tylko ten, kto ma pieniądze, może zyskać wszystko do tego stopnia, że ona wierzy w to. Dla niej jest to jej mistyka, ale tam to jest mistyka świata demonicznego, złego, gdzie króluje ten, który to zło stworzył. Anioł światłości, który po prostu nienawidzi. Moje są fabryki. Moja jest Piotrowa stodoła. Całe miasteczko, każda ulica, każdy dom, cała nizina. Kazałam wykupić cały ten kram i unieruchomić wszystko. Wasza nadzieja była głupotą, zmarnowaliście życie. Kiedy przed laty zimą w szkolnym mundurku w zaawansowanej ciąży opuszczałam to miasteczko, wszyscy jego mieszkańcy stali i patrzyli na mnie drwiąco. Wtedy postanowiłam, że tutaj wrócę. Teraz jestem. Teraz ja wysuwam żądania. Ja stawiam warunki. Człowieczeństwo jest podporządkowane giełdzie milionerów. Jeśli ktoś dysponuje takim kapitałem jak mój, stać go na stworzenie własnego ładu świata. Uczciwy jest tylko ten, kto płaci, a ja płacę miastu Gnojewo za morderstwo. Płacę 1 miliard za jednego trupa. Dalej jazda! Kilka z tych przedstawień rzeczywiście wyreżyserował Wawrzyniec Kostrzewski. Nie chcę pani zadawać tego sztandarowego pytania, które się pojawia. Jak się pracuje z synem? Jak się pracuje z synem, ale i inna rzecz mnie ciekawi, jak pani patrzy, bo ma pani doświadczenia, no co już z naszej rozmowy wyniknęło, a nie o wszystkich jeszcze przecież mówiliśmy, doświadczenia pracy z wybitnymi twórcami, reżyserami, niezwykłymi też indywidualnościami bardzo silnymi. No, tu mówiliśmy Izabela Cywińska, Maciej Prus, Janusz Nyczak, Tadeusz Łomnicki, Gustaw Holubek, Kazimierz Dejmek, a jeszcze przecież jest cały pani rozdział pracy w filmie, w teatrze telewizji, tam przecież Agnieszka Holland i Wojciech Smarzowski. No, cała gama bardzo silnych indywidualności reżyserskich. I teraz, czy widzi pani w Wawrzyńcu, na ile on jest, jak pani patrzy na niego jako reżysera, w jakiejś mierze kontynuatorem? Czy coś on bierze
Czy jest jakiś coś wspólnego pani dostrzega w pracy jego i tych reżyserów, z którymi miała pani okazję pracować? A co nowego zaproponował pani jako aktorce? Czy odkrył w pani, ma pani takie poczucie, że odkrył w pani coś, czego tamci reżyserzy nie zauważyli, a ja nawet sama pani nie zauważyła? No to ciekawe, co pan powiedział, bo ja się nad tym nie zastanawiałam. Mm-hmm. Co on mógł we mnie odkryć? Bo na pewno czerpiąc ze mnie, też się uczył na pewno w pierwszym etapie. Obserwując nawet jako dziecko, chodząc do teatru, bez przerwy do teatru na przedstawienia. Ale na pewno dostałam od niego, bo to szczególne, że to syn, prawda? Szczególny rodzaj otwartości, która powoduje, że nie ma przed żadnym reżyserem i nawet przed synem bariery, która spowoduje, że ja stanę się prywatna. Mhm. I tego się nauczyłam też właśnie. Mhm. Właśnie przy nim, że ja nie jestem prywatna. W przerwie, w czasie próby, kiedy siadam i nie ma krzesła, to widzę, że niesie krzesło, nie, usiadła. Ale to nie jest proces twórczy. A na pewno uważam, że ma w sobie takie elementy w swojej osobowości. W swoim widzeniu takim intelektualnym świata, z dystansem pewnym, ma tak, że może sięgać wielkości, które są przed nim, a które odkrywa, i że one mogą być równoważne z tymi reżyserami, z którymi ja pracowałam, z tymi najlepszymi. On ma te pokłady, nie jest banalny. I ten brak banału w jego propozycjach powoduje, że wierzę, że jeszcze przed nim jest droga, ale w tej drodze, którą odbywa, że to jest coś, co jest na pewno interesujące dla tych, którzy teatr traktują jako miejsce szczególne. Tym bardziej, że jeszcze dochodzi sprawa tekstu, pisania, scenariuszy. To nie jest mu obce. Ta ilość rzeczy przeczytanych wcześniej, przecież kończył polonistyk, więc musimy to wziąć pod uwagę. Zanim poszedł na reżyserię, kończył polonistyk. Więc ja też wiem, ja czerpię z jego wiedzy, ale bez kompleksów. Jesteśmy bez kompleksów, jeśli chodzi o proces twórczy. I to jest, dlatego to jest takie fascynujące. No, oczywiście niezwykle ważnym doświadczeniem pani pracy z Wawrzyńcem była ta ostatnia premiera Króla Lira. Odbyła się premiera, była jeszcze przed przerwą wakacyjną kilka przedstawień. Niedługo będzie kolejne pokazy spektaklu. Czy dzisiaj pani myśli, że dla pani ta rola jest już w jakiejś mierze zamknięta, czy wprost przeciwnie? To ona nadal żyje i jeszcze może pani ją w jakiś sposób otwierać dalej. Tak, ona jest otwarta. To nie jest zamknięte zdarzenie. Ona mnie bardzo wiele kosztowała, ta rola. Fizycznie, psychicznie, pod każdym względem. Czułam się w pewnym momencie wyczerpana, zużyta. Tak bym to użyła tego słowa, może brzydkie słowo. Ale to tak jak po ciężkiej pracy pewnie myślałam, nie wiem, może w hucie albo gdzieś, gdzie ktoś wychodzi i pada, bo jest tak fizycznie zmęczony.
Także tutaj przypisywanie aktorom słowa przy słowie zawód, że to fizyczny ktoś jest, no to ja tutaj mogę powiedzieć, że jest to zawód pracownik fizyczny. To było, mówi Pani o obciążeniu fizycznym, ale wspomniała Pani, że też psychiczne było. Tak. Z czym ono się wiązało? Ono się wiązało z tą ogromną ilością emocji, które są zapisane przez samego Szekspira w tej postaci. Jeśli coś jest genialne, to tak trudno jest to ująć i dociec, ile jeszcze tam jest czegoś, czego nie potrafię odkryć. Nawet jeśli bym psychiatrię studiowała i psychologię i sięgała do profesora Dąbrowskiego i do innych jeszcze znawców tej sfery człowieka, to za każdym razem pozostaje jakiś niedosyt, że to jeszcze nie to, to jeszcze jest mało. To jeszcze trzeba odkrywać, to jeszcze trzeba powiedzieć, ile jeszcze w tym człowieku tam było pokładów, o których ja nie wiem. I to było ciągłe, do samej premiery odkrywanie. I po którejś próbie Wawrzyniec podszedł, mówi: mama, dzisiaj ten monolog to było to. To było to, a ja miałam poczucie, że jest to zbyt zmęczone. A on to odebrał, że tak, że tam odkrył pewne pokłady, które były... wypełniły ten tekst. Ale za każdym razem, jeśli zdarzały mi się role wielkie w sensie głębi tekstu, nie chodzi o ilość stron, to zawsze pozostawało to uczucie takiego głębokiego niedosytu, że to jest ciągle proces. Że dotykam właśnie czegoś, co ja nazywam tą metafizyką i że to dotykanie jest nieustające. A tutaj to było, bo tutaj tu nie mówi się o złu, tu mówi się o pewnej kondycji człowieka. Nawet nie o władcy, nie o władzy, bo nie o tym to miało być. To miało być o człowieku, który nie dał sobie rady z samym sobą i z własnym życiem. I z tą wizją świata, jaką mu przedstawiono. To dla Pani jest istota tragedii Lira, bo oczywiście, że to jest kosmos znaczeń różnych, tak, ale dla mnie to jest to. To jest ten człowiek, który się rozsypał na koniec i ma świadomość na końcu, że przegrał. Króla Lira będziemy mogli oglądać w Pani wykonaniu w październiku na scenie Teatru Dramatycznego. Zmierzając do finału naszej rozmowy, chciałem jeszcze zadać pytanie, które też często zadaję naszym gościom, których zapraszamy tutaj do cyklu tych wspomnień o Teatrze Dramatycznym. Co z tradycji tego teatru Pani zdaniem powinno się zachować i o co należy dbać, żeby to trwało? Przy wszystkich nowinach teatru, buntach, brutalności, jaka się pojawia, marzyłabym, żeby ten teatr zachował pewien ciąg, który wynika z historii teatru, ze zdarzeń wcześniejszych, które budowały i piękno, i dobro, i szlachetność, i czystość pewnych myśli, które są bardzo ważne. Ja bym w ogóle tak widzę teatr i tak bym chciała, żeby to poczucie takiej ważności było zachowane, żeby nie iść drobiazgi w miałkość. Żeby nie pędzić za tym światem, który jest, bo on nas nie prowadzi tak naprawdę do budowania. Jest jakaś destrukcja intelektualna, która powoduje, że ja czasami się z trudem odnajduję. A wolałabym sięgać do tego, co mnie zbuduje. I tego życzyłabym temu naszemu teatrowi.
Bardzo pani dziękuję. O swoim teatrze dramatycznym opowiadała pani Halina Łabonarska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję również.